panowie, kojarzycie mnie tylko z motoryzacją oraz z programem TVN Turbo odjazdowy w ekipacie koli. Nie wiecie o mnie jednak tego, że osobiście prywatnie interesuję się polityką, interesuję się tym, co dzieje się u nas w kraju oraz na świecie. Z tego to względu poprosiłem bardzo interesujących, ciekawych, być może kontrowersyjnych ludzi na rozmowy w tym oto samochodzie. Na pewno będzie ciekawie. Zapraszam. Jesteśmy. Pani jeszcze wpisuje. To ma jakieś pasy w tym samochodzie, ale chyba nie będziemy ich zapisywać. Wie pan, to potem będziemy oceniani za to, jak nie zapniemy. Zawsze to bezpieczeństwo, wygoda, prawda? No z wygodą różnie, no dobra. Nie ma siły, żeby się wdrałem. Wcale nie było to taki łatwo, że panu powiedzieć, że macie ten pas. To nie ma być auto wygodne, ma być auto szybkie. Rozumiem. A jaki jest... Znaczy, dla kogo jest to wywiad tak naprawdę? Wie pan co, to jest wywiad tak naprawdę dla nas. My mamy, nie wiem czy pan, pewnie pan nie wie, my prowadzimy generalnie taki program na TVN Turbo. Nazywa się Odjazdowe Bryki Braci Końcy. My zajmujemy się tuningiem samochodów. Tuningiem samochodów. Tak. A ja hobbystycznie prowadzę tego typu wywiady, które są na YouTube. Mamy dobrą oglądalność, dobre zasięgi. I tutaj dziękujemy. Generalnie o co chodzi? Dlaczego pana zaprosiłem? Bardzo dziękuję za to, że pan się zgodził jakby tutaj wziąć w tym udział. Ja generalnie jestem emigrantem, który po 12 lat mieszkał za granicą w Londynie. Pojechałem tam w wieku bardzo młodym i zacząłem się dorabiać swoje biznesy przez zmywaki od najniższego szczebla tam do jakichś fajnych tam interesów teraz. Wróciłem do Polski po około 3-4 tygodniach bycia w Polsce. Nagrałem taki krótki filmik na Facebooka do mnie, w którym jakby porównywałem prowadzenie biznesu w Anglii do prowadzenia biznesu w Katarze na Bliskim Wschodzie, bo tam też mamy oddział, tam też otwierałem, do tego, co się dzieje w Polsce. I ten filmik wyszedł bardzo dużym echem, się odbił, podam około 3 milionów odsłon, mamy na dzień dzisiejszy. I dużo ludzi właśnie zwróciło uwagę, że jakby nasze tutaj, moje i pana spostrzeżenia się jakby są sobie podobne. Ja nie robię żadnych spostrzeżeń, powiedzmy. Ja mówię o swoim. To co ja mówię, to jest czysta teoria, a dobra teoria się sprawdza w praktyce. Po prostu i zwyczajnie. Czysta teoria, która działałaby równie dobrze na Marsie, no. Dobra, to proszę powiedzieć mi teraz tak. Może zacznę od pierwszego pytania. Bo to było takie najbardziej nurtujące mnie. Dlaczego w Polsce płaci się podatki na ZUS, a jak umieramy przedwcześnie, to te podatki, te składki przepadają? Ja na przykład byłem zdziwiony, co to jest ZUS, dlaczego mamy policję skarbową, dlaczego w Polsce przedsiębiorca traktowany jest jak przestępca ciągle. To ci pan myli. To jest ogólna reguła działania firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie to jest gra hazardowa. Polega na tym, że pan się zakłada z tą firmą, że pan to żyje w wieku emerytalnego. Pan płaci tę stawkę, pan płaci na raty, tak. A potem jeżeli pan dożył, to pan wygrał i odbiera pan tę stawkę, ale też na raty. A jeżeli pan umrze wcześniej, to pan przegrał. Tak, ale jak ja chcę być hazardzistą, to mam prawo pójść do kasyna albo nie, a tutaj nie bardzo mam prawo wyboru. Na tym to polega. I teraz to jest proste rozumowanie. Gdyby to było korzystne dla ludzi, to nie trzeba byłoby robić przymusu. Więc jeżeli jest przymus, to znaczy, że to nie jest korzystne dla ludzi, oczywiście. Michalkiewicz miał kiedyś, dyskutował z panią chyba Ewą Tomaszewską, taką komunistką z Solidarności. I ona mu zapomniała, że w OFE pieniądze będą własnością tego ubezpieczonego. To Michalkiewicz mówi na to rozsądnie, no to rozumiem, że będę mógł je podjąć i tam wydać na podróż. Moje pieniądze. Tak, a nie. Mówię, no i dlaczego nie? No bo każdy by tak chciał. Otóż każdy by tak chciał, ale niestety właśnie dlatego nie wolno. Czyli są moje, ale nie są moje. To nie są pana oczywiście, bo to są to już pan wpłacił i tak samo jak pieniądze pan wpłacił do tego lotka, nie są pańskie, ale jeżeli pan wygrał, to pan dostaje. No ale wie pan, no, to naprawdę w Polsce jest ciężko jako przedsiębiorca prowadzić biznes, mamy dużo opłat, dużo podatków. I jednak jeszcze takie przymusowy ZUS odprowadzany za pracownika, gdzie być może pracodawca nie chce tego robić, pracujący może też nie chce tego robić, ale nie mamy wyjścia, jest to okrutne tak naprawdę. Jest kompletnie obojętne, czy ZUS płaci pracownik, czy pracodawca. Jeżeli by ZUS płacił pracownik, musiałby pan mu zapłacić 1000 zł więcej. No właśnie tak, że to nie wychodzi. No. Ale wtedy on by zobaczył, że płaci. A tak pracownicy, którzy znacznie więcej, myślą, że go nie płacą. I o to chodzi. I głosują za wysokimi podatkami, rozumie pan? Na tym polega idea oszukania ludzi. Ludzie myślą, że nie płacą podatków.
To tak samo jak jest założyłem. Ja tego na przykład, ja nie wiedziałem, to wszystko się spotyka na mnie, to jest nowe, że w Polsce patrzę, to że dużo Czechów jest, nie? A do mnie ktoś mówi, to nie są Czesi, to są Polacy, ale oni rejestrują auto w Czechach, bo nie płacą akcji i tak dalej. To dlaczego takie malutkie państewko jak Czechy zarabia na takim dużym państwie, na Polakach, to tak jakby ludzie ze Stanów Zjednoczonych sobie zarejestrowali auta w Polsce, bo jest tanie. Dlaczego my sami nie potrafimy zebrać własnego kapitału, tylko wyprowadzamy go? Nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam w latach 90. jeszcze, czy może w pierwszych 2000. Był w Polsce, on nawet jest dalej, Komitet Bandery Polskiej, który przyznaje statkom prawo do używania polskiej bandery. Mhm. Otóż musi pan wiedzieć, że wtedy, kiedy się to pytałem, ani jeden statek nie wykupił polskiej bandery, bo się to nie opłacało. Bandery Libii, Panamy, wie pan, wszystkiego. Ale ten komitet brał i istniał tam 6 ludzi, brali pieniądze i tak dalej, i z dumą oświadczali, że tanio polskiej bandery nie sprzedamy. To nie kurczę, polskie statki wyściły nas całymi obcymi banderami. Ktoś ma zamiar z tym coś zrobić, jak pan uważa? To jest wyprowadzanie kapitału polskiego z Polski. Słuchajcie, to jest normalnie sam. To jest niepojęte. Polską rządzą na zmianę złodzieje ala PO i idioci ala PiS. No i to. No nie mniej oceniać, bo ja się nie znam, mnie tu nie było. Widzę to, co widzę, pan jest fachowcem. Ja teraz widzę to, co się dzieje. I to, co się dzieje, jeśli chodzi o dzisiejszą politykę w Polsce. Według mnie, tak jak teraz obserwuję, to chyba jesteśmy w najtrudniejszym punkcie po 89 roku, jeśli chodzi o Polskę. Niestety sytuacja się stała bardzo nieprzyjemna. Rząd stał się bardziej opresyjny i w tej chwili nawet za komuny. Do Sejmu każdy mógł wejść, teraz się barierki robi się, rząd się zaczyna bać ludzi, bo to co robi jest zresztą naprawdę niedopuszczalne, no, ale co robić jak się zapowiadają na zmianę ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, a są złodzieje, albo ludzie, którzy chcieliby dobrze, ale są idioci. No, wiesz, jak się na przykład kończy, jak rząd walczy z siłami wielkopowierzchniowymi. Tak walczył, żeby Biedronka w tej chwili robi kokosy, bo jak jest 500+, to ludzie wydają pieniądze w Biedronkach. Czyli zabierają pieniądze polskim przedsiębiorcom, tak. I są dumni, że rośnie sprzedaż. No, sprzedaż rośnie, ale inwestycje maleją. Bo zabrano przedsiębiorcom i dano na przeżarcie. No, jedna z tych rzeczy, o których mówiłem w tym moim filmie, to było właśnie, że dajmy polskim przedsiębiorcom zarobić. Ale to już było w Londynie, proszę pana, w którym pan był. Tak. W latach 60., kiedy rządził też taki socjalista jak ci idioci, Wilson, proszę pana, też robili takie same, pomagali przedsiębiorcom, proszę pana, i był kryzys potworny w Anglii, ale po ulicach jeździła maksymalna ilość Jaguarów, proszę pana, Rolls Royce'ów i innych takich. Dlaczego? No bo w ramach pomocy przedsiębiorcom można było sobie inwestycje odpisać od podatku. No to ludzie zamiast płacić podatek inwestowali w Rolls Royce'a. Tak, ale to jest jakby ucieczka ze skrajności w stanie. Tak, to pokazuje idiotów u władzy. No, socjaliści to są idioci, rozumie pan? Socjalista to w ogóle nie jest człowiek, moim zdaniem. To jest ogniwo pośrednie między małpą a człowiekiem, bo to wiadomo, że lewica szuka tylko ogniwa pośredniego i tyle. No. Znacznie lepiej, żeby być jasno, znacznie lepiej jak krajem rządzi małpa niż jak rządzi socjalista, bo jak małpa, to jak ma wybrać w lewo lub w prawo, no to wybiera raz w lewo, raz w prawo, no bo jest głupie zwierzę, nie? A socjalista zawsze w lewo, czyli źle. Więc dwa razy lepiej jest jak państwo rządzi małpa i trzeba to powiedzieć jasno. Znaczy PiS to już nie są socjaliści, to są komuniści normalnie, to jest jeszcze gorzej. Ciężko się nie zgodzić. Jeżeli ciągle w Polsce mówi się o Smoleńsku, ciągle mówi się o jakichś takich mało ważnych rzeczach, konfliktach, interesach, a tak mało mówi się o tym, na przykład, że mamy czasy Brexitu, że mamy trudną sytuację z Rosją. Gdyby to był zamach, no to oczywiście konsekwencje byłyby niesłychanie poważne, ale to jest oczywista bzdura. Oczywista bzdura. Tak. Ja nie znam, ja rozmawiałem z wieloma lotnikami, nie znam ani jednego pilota, który by uważał inaczej, no bo każdy widzi, no jak oni się na siłę usiłowali lądować, no na siłę, ja mam tylko tak. Tylko w Polsce jest tak, że pilot tego jaka, który lądował przed nimi, to Rosjanie mówili prawa małacy, znalazł lukę, wylądował i ten pilot jest pod sądem. A pilot, który spowodował katastrofę, który przekroczył granicę bezpieczeństwa, ten jest uważany za władzę. No to jest jakiś kryterium w Polsce. W Polsce im większa katastrofa, tym większa radość. My nie świętujemy wygranych bitew, tylko świętujemy klęski.
przegraliśmy powstanie, proszę, wielka feta, przegramy wojnę światową. Ale dlaczego powstanie, proszę powiedzieć mi, dlaczego powstanie jest świętowane raz w roku, warszawskie, a katastrofa smoleńska raz w miesiącu? To powinno być chyba na odwrót, po pierwsze piwo, a po drugie piwo. Mamy wiele więcej bitew wygranych wojen z tak bogatym historią naszego kraju, wiele heroicznych bitew wygranych. Dlaczego my ciągle... Wygrane trzeba świętować, oczywiście, że świętuje wygrane, no, a nie pewnie. Przegrane. Znaczy no... Tak i nie, no wydaje mi się, że jeśli chodzi o powstanie, to tutaj bardzo ważna jest pamięć o powstaniu. Ja mogę pan powiedzieć, dlaczego świętujemy przegrane. Mhm. Wie pan dlaczego? Bo jak bitwa jest wygrana, to żołnierze potem sobie idą do domów, jeden umiera tu, drugi tam i tak dalej, i nie ma jak przyjść na grób. A jak wygląda przegrana, to trupy leżą w jednym miejscu i można przyjść i wygodnie zrobić sobie zdjęcie, jeśli nie ma sami trupów. I to w kamerę dobrze wygląda. No, po prostu. To jest pana teoria taka, która w praktyce dobrze się sprawdza? Dlaczego tak się robi? Oczywiście. Dlaczego Polska wydaje około 178 milionów złotych na zorganizowanie szczytu NATO w Polsce? Dlaczego Polska kupuje takie drogie dzieła sztuki jak kolekcję ostatnią? Czy według mnie ewidentnie nas jest na to nie stać? Ponieważ ja patrzę na to trochę z perspektywy biznesu, z perspektywy domu. Jeżeli przelewa się w domu, to kupuję sobie dzieła sztuki. Jeżeli nie, to nie. Jeżeli mam bardzo brud pieniędzy, to sobie organizuję drogie przyjęcia prestiżowe, bo chcę mieć fajnych kumpli. A jak nie, no to najpierw muszę ogarnąć, żeby zapłacić rachunki i inne rzeczy, tak? Dobrze, więc to będą dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że pierwsze dzieła sztuki powinni ludzie kupować prywatnie, a nie będą kupowali, bo nie mogą ich potem wywieźć. Trzeba zlikwidować ustawę o ochronie dzieł sztuki, to wtedy ludzie będą sobie kupować prywatnie, a nie państwo będą kupować, bo po cholerę. Muzea to są groby sztuki. W Lidze Muzeum Narodowego leżą dziesiątki tysięcy obrazów, których nikt nie ogląda. Jakbyś widział w domu, to byłby żywy obraz, ludzie przychodzili, prawda, o tutaj tego, prawda, coś miałby z tego powiedzieć. To jest jedna sprawa. I oczywista sprawa, że wtedy jak to są moje prywatne pieniądze, to ja sobie oceniam, czy my stać, czy my nie stać, prawda, i tyle. A państwo oczywiście nie będą tego kupować, bo jaką cholerę. Państwo ma to kupować. No nie, wydaje mi się, że jesteśmy biednym krajem i wydawanie takich horrendalnych, dużych pieniędzy mogłoby się to przyczynić do dużo więcej fajnych rzeczy. Na przykład większe bezpieczeństwo na drogach, przez co byłoby więcej obywateli, więcej odkładanych podatków, mniej byśmy wydawali na operacje powypadkowe, także... I to jest właśnie takie myślenie socjalistyczne typowe dzisiaj, bo, to jest tak, że jak damy maleńki paluszek, za chwilę on posiada całą rękę i całego człowieka, niestety. Dobra. Na przykład nie może być, człowiek mówi, no tak, powinna być wolność, żeby się można było nie ubezpieczyć. Mhm. No ale skoro jest państwowe lecznictwo, to jak ja się nie ubezpieczę, to płaci państwo. Gdybyśmy wrócili do normalności i lecznictwo byłoby prywatne, wtedy by można było sobie iść, jak się chce, bez pasów, prawda? Jak się rozbije, to ja się rozwalam, prawda? I na własny koszt. Zmontowaliśmy potworne społeczeństwo socjalistyczne, potworne zupełnie. Za chwilę nam nie pan wie, w Unii to już zaczynają, likwidują pieniądze. To będzie tyrania, jakie nie było w dziejach ludzkości. Wszystko co pan będzie wydawał, to musi pan przez kartę i rząd będzie wiedział wszystko, co pan robi. Wszyściutko. A myślę, że tak już wie. No, póki jeszcze płacimy gotówką, to tam możemy sobie operować. Tak, ja panu pożyczę stówę, tak? I już, i już 7% od tego pożyczki, że rząd weźmie, tak? No, tak, z drugiej strony uważam, że wie pan, no, jeżdżenie pasach nie jest jakimś tam złą rzeczą. Generalnie, no... Ja, to ja powinienem o tym decydować, czy jeżdżę pasach, czy nie, prawda? To jest... Jeżeli... Nie pan zrozumie, no, jest człowiek i pan uważa, że on nie jest na tyle rozwinięty, żeby podjąć decyzję, czy trzeba być pasami, czy nie. A ten sam człowiek jest uważany za na tyle rozwiniętego, że wybiera prezydenta w wyborach, tak? I tak dalej. To albo jest to idiota, albo jest to normalny człowiek. To proszę powiedzieć mi, kto wybrał rządzących teraz na dzisiejszy. Kto wybrał co? Kto wybrał rządzących? No właśnie, ci ludzie, którzy pokornie zapinają pasy. Tak jeszcze nie zostali nazwani chyba w Polsce nigdy. Są to ludzie, którzy pokornie zapinają pasy, tacy właśnie dają głos na partię rządzącą. No to myślę, że to fajny, ciekawy cytat będzie na pewno. Panie Janusz, proszę powiedzieć mi, kto według pana dziś jest bohaterem w Polsce? Mamy bohaterów na dzisiejsze, takich tymczasowych, obecnych? Ostatni ja zostałem bohaterem z tej okazji, że spoliczkowałem pana, bo nie wiem, ale to było temu. Przynajmniej to było prywatnie, tak? Prywatnie, temu nie posłowie, jak mówił Kimisic. Natomiast bohaterów, no. A
aktualnych dzisiaj. Aktualnych bohaterów, tak? Czy zastanawiałeś na to, że... Na pewno... Na autorytety. Pewno są autorytety, no wie pan, jeżeli słyszymy z ust obecnych rządzących, że ktoś jest autorytetem moralnym, to znaczy, że jest to albo złodziej, albo oszust, albo agent bezpieki, bo inaczej być nie może. Ten rząd się nazywa kleptokracja, czyli rządy złodziei się nazywa i wiadomo, że jeden złodziej chwali drugiego złodzieja i wystawia mu się rysą moralności. Także jak słyszę, że ktoś jest autorytetem moralnym, to już wiadomo, że... A według pana kto jest autorytetem moralnym w Polsce? Pan, znaczy wzorować, no trudno, to życie jest skomplikowane, nie? I ludzie mają różne wzorce, ale przykładowo jak pan chce słuchać kogoś, kto mówi rozsądnie, no to ma pan na przykład Roberta Gwiazdowskiego, prawda? Mhm. I to można powiedzieć, jak on mówi, to przynajmniej nie kłamie, prawda? Pana Michalkiewicza, prawda? Pana Michalkiewicza, który jest na tak bardzo trudnym terenie, jakim są tam okolice Radia Maryja, prawda? Tłumaczy najprostsze rzeczy ekonomiczne, prowadzi, tłumaczy. Oczywiście to się bije jak od ściany, ale to właśnie świadczy, że o moralności tego człowieka, że on nie po to, żeby mieć więcej pieniędzy, czy żeby się dostać gdzieś tam do polityki, to on nie będzie kłamał, no, nie będzie oszukiwał, tylko on mówi prawdę. I to wystarczy? Wystarczy mówić prawdę? No, w tych czasach to już jest wielka odwaga mówić prawdę. A to nie powinna być postawa tak naprawdę? Powinna być, tak. Taki jest odruch normalny, że jak nie jesteś pewien co mówić, to na wszelki wypadek mów prawdę, prawda? No pewnie. Ale niestety znam ludzi, którzy po prostu odruchowo nie potrafią inaczej. Jest taki dowcip. Ta tudzież Jerzy Owsiak, którzy na dzieci jeszcze są stawiani jako przykłady w wielu kwestiach. Jak Wałęsa nie jest stawiany nigdzie jako żaden przykład. Przez wielu jest. Nie znam takich ludzi. Może przebywam w jakimś innym środowisku, ale nie znam takiego człowieka. Jest to... Ja prywatnie lubię, jeśli pana to interesuje, ale absolutnie nie jest żaden autorytet moralny. Absolutnie nie. Znaczy jest, jako bohater narodowy, w ten sposób? Nie, no skąd? Przecież nic nie zrobił. Za niego robiono wszystko i tyle. Natomiast Jerzy Owsiak to jest zupełnie inna para kalorzy. Pan Jerzy Owsiak to jest facet, który powiedzmy pan jasno, skutki jego działalności są żadne. Żadne, to nie ma żadnego wpływu, ale on mobilizuje ludzi w to, że chcemy pomóc innym i tak dalej. To jest bardzo cenne i tam oskarżenia, że on tam żyje dzięki temu na wysokiej stopie. No, należy mu się, robi imprezy na dziesiątki milionów ludzi. To byłoby dziwne, gdyby klepał jeszcze tylko biedę, prawda? Ale to jest człowiek, który ja się z nim nie zgadzam w wielu sprawach. Jeszcze raz mówię, ja nie zwalczam tego, co on robi, tylko się z tego troszkę śmieję, że to nie ma żadnego tak naprawdę wpływu. Ale obiektywnie to robi rzeczy dobre. Ale generalnie powiedział pan, że nie ma to wielkiego przełożenia na rzeczywistość. A osobiście jako dziecko korzystając ze sprzętu, który był zakupiony w Orkiestrze też pomocy, i znam ludzi, którym to pomogło. No tak, gdzie szwankuje państwo, w tych kwestiach jednak jest ten Jurek Owsiak. Proszę pana, no zawsze, jeżeli pan zabije dwóch ludzi, a czym pomoże, bo tych trzech będzie stanowiło świadectwo, że pan bardzo dobrze działa. Owsiaka jako pozytywną osobę, Lecha Wałęsa prywatnie jako pozytywną, historycznie jako... Lubię, natomiast neutralną czy negatywną? Nie, no absolutnie jest to człowiek, który działał cały czas na sztuku bezpieki i robił to, co mu robiono, zresztą dość dobrze robił. Ja nie mówię, że okrągły stół był czymś złym, tylko nie oszukujmy ludzi, była to robota bezpieki, no po prostu. Przy okrągłym stole siedzieli ludzie, którzy byli wskazani przez generała Kiszczaka wybrani i praktycznie wszyscy ludzie po stronie opozycji to byli agenci generała Kiszczaka. To było, wie pan, cały ten okrągły stół to była operacja, ja nie wiem, czy pan czytał tę specyficzną książeczkę księcia di Lampedusy, nazywa się Lampard, Gattopardo Lampard. Tam jest takie słynne zdanie. Bardzo wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało tak, jak było. Była to skomplikowana operacja bezpieki pod tytułem jak ludzi oszukać, że coś się zmieniło, przemalować to wszystko, ale żeby naprawdę dalej wszystko zostało tak, jak było. I tyle. Według pana
ludzie po prostu już nie użyliby kolejnemu sekretarzowi partii, a uwierzyli już na Wałęsie. Co by było, gdyby go nie było? Nic by nie było. Tak samo jak nic by nie było, gdyby nie było Piłsudskiego. Z Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia powstały bez żadnego Piłsudskiego, prawda? Mhm. Nie mówmy, żeby bez Piłsudskiego nie byłoby niepodległości. No. Zdura, czy według pana w Polsce posłowie dobrze zarabiają? Posłowie? Mhm. Dość dobrze, ale wcale nie rewelacyjnie. Problem polega na tym, że źle rządzą. Gdyby rządzili dobrze, to nie by zarabiali 10 razy tyle. A proszę powiedzieć mi, jak to jest, bo to też tak, ja staram się przełożyć wszystko na swoje własne prywatne życie. Ja chcę zatrudnić dobrego fachowca, który mi dobrze rozbierze Ferrari i dobrze je złoży później, nie pogubi śrubek. To muszę mu dobrze zapłacić, to dobry fachowiec. I tak samo posłowie. I taki fachowiec zarobi około 10 tysięcy miesięcznie, naprawdę tyle zarobi. Kelnerka Polka w Londynie tyle samo, a dobry elektryk w Warszawie, jak ma zlecenia z firmą jednoosobową, też. Poseł zarabia niewiele więcej, więc czy my mamy specjalistów w Sejmie? Czy dobrym pomysłem byłoby połowę zwolnić, a drugiej połowie lepiej zapłacić? Jak to socjaliści są, mogą być dobrze, jak są wybierani przez ludzi. Wybierani są krzykacze wiecowi, a nie specjaliści. No, niestety demokracja to jest najgłupszy ustrój świata i takie są skutki. Tak, wszystkie demokracje padają w korupcji i głupocie. Wszystkie demokracje, czy będzie to będą Ateny, czy przecież Rzeczpospolita Polska przecież upadła. Przecież to było wspaniałe, potężne polskie królestwo, wielkie księstwo litewskie, po czym połączono i zrobiono Rzeczpospolitą z tego. Królowie już nie byli, tylko byli sekretarze tak naprawdę, wybierani, elekcyjni. I skończyło się korupcją, głupotą, nieprawdopodobną. Także niestety, tak. Czyli jakby był pomysł, żeby połowę posłów Sejmu... przysłowiowo połowę, tyle żeby to... Przysłowie? Proszę pana, najlepiej zrobić w ten sposób, że partia dostaje ileś tam głosów, jeśli pan już chce mieć demokrację, tak? Mhm. To partia dostaje ileś tam głosów, tam 3 700 000, tak? No i teraz prezesi poszczególnych partii siedzą w Sejmie, jeden wystarczy siedzi i głosuje. I głosuje, kładzie na szale 3 miliony głosów, ten rzuca 2 miliony 700, ten rzuca ten. I głosują. Po jednym na partię. Jak prezes nie ma czasu, to posyła zastępcę. Po cholerę tylu posłów z tej partii. Jeżeli partia mówi jednym głosem, to po diabła kilku posłów z tej samej partii. Siedzi jeden prezes. Kilku to jest czoka, ale kilkuset? Ale po co? I jeden wystarczy na jedną partię. Ostatnio było głośno odnośnie tego, co pan powiedział na temat kobiet i generalnie pana wypowiedzi w Europarlamencie. Czy pan takie, bo wiadomo, że pan wie, jak to mi się wydaje, pan jest uważany również przeze mnie za bardzo inteligentnego człowieka i pan to robi specjalnie, czy pan wiedząc, że będzie z tego dobra reklama? Czy no, pan... Reklama jest oczywiście świetna, natomiast najważniejsza to jest prawda. No. Jak słucham ludzi, którzy wygadują głupoty, że średnia inteligencja kobiet jest taka sama jak mężczyzn, no to ja no, pokazuję. No. Listę 100 najlepszych szachistów, najlepsza szachistka jest na miejscu 106 w tej chwili. Mhm. No i tyle. Ale to nie wynika nawet z tego, że nie wynika z tego, że średnia inteligencja jest niższa. Nawet gdyby średnia inteligencja kobiet była wyższa od mężczyzn, to jest niewielka, nawiasem mówiąc. Gdyby była wyższa, to i tak wśród 100 najlepszych szachistów byłoby tylko, może nie jedna, a 5 czy 6 kobiet, ale też byłoby znacznie mniej. Tak, tylko to nie jest jakby wyznacznik tego, czym reprezentują kobiety, które są średnia nie mówi o niczym, średnia nie mówi o niczym, to jest kobieta, prawda? I inteligencja tej kobiety nie zależy nic od średniej, także jeżeli coś mówimy o średniej inteligencji kobiet, to nie dotyczy żadnej kobiety. Także żadna kobieta nie może się o to obrazić, bo co to jest, przeciwnie nawet, ja panu powiem więcej. Jeżeli mamy kobietę, taką polską inteligentkę, tak? Czyli jej średnia inteligencja jest załóżmy 110. Mhm. 110. Przy średniej inteligencji kobiety 97, a mężczyzny powiedzmy 103, tak? Ona ma 110. To gdyby średnia inteligencja kobiet była, bo tak jak te 93, to ona mając 110, to ona jest inteligentna dziewczyna. A gdyby średnia inteligencji kobiet była 120, to ona mając 110 byłaby idiotka. Byłaby mniej inteligentna. No oczywiście, to dlaczego to ona by się upierała, dlaczego ona ma się upierać, że średnia inteligencji kobiet jest taka wysoka? To nie jest w jej interesie. To świadczy o tym, że ci ludzie byli, co to jest średnia. Dobrze, tylko czy pana wypowiedź, że są mniejsze, powinny niższe, ale, powinny mniej zarabiać. Powiedzmy sobie, czego to dotyczyło? Nie, nie,
nie, że no to, bo dlatego pana pytam, bo pan wiedział, że to wywoła kontrowersję. Pan doskonale... Ale czego to dotyczyło? Bo te baby i to... Kobiety. Razu, to jest bardzo ważna sprawa, o czym teraz mówimy. Te baby... Kobiety. Zasnęły. Zasnęły, wrzeszczą, że kobiety zarabiają mniej i że to jest krzywda kobiet. Natomiast to, co ja powiedziałem, to to, że kobiety zarabiają mniej, ponieważ są niższe, słabsze i mniej inteligentne od mężczyzn. Ale to nie ma nic wspólnego z inteligencją kobiet. Tyle wśród Parlamencie Europejskim pracują zatrudniani mężczyźni i kobiety. Mężczyźni jeżdżą jako kierowcy, a one pracują jako sprzątaczki. I one zarabiają oczywiście mniej. No dobrze, ale bo nie mają kwalifikacji na kierowcę. Ja rozumiem, że kobieta nie może być dobrym kierowcą ciężarowy na przykład, tudzież dobrym budowlańcem i zarabia mniej. No i dlatego zarabia mniej. Tak, ale nie dlatego, że jest nieinteligentna, bo dlatego to nie, jedno z drugim się nie łączy. Nie. Oczywiście, że prowadzenie samochodu wymaga większej inteligencji niż, załóżmy, sprzątanie, prawda? Co by nie powiedzieć. Bo ja jestem po pana niższy, a to znaczy, że jestem nieinteligentny, choć prawdopodobnie nie, tak jest. Nie ma żadnego związku między inteligencją a wzrostem. Natomiast mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy, że są te... Bo to jest tak, bo wracamy do tego, o czymśmy mówili przed chwilą, że to nie zależy od średniej inteligencji, tylko zależy od zupełnie innej, bardzo ważnej cechy. Mhm. Otóż mężczyźni są bardziej. Wśród mężczyzn jest więcej geniuszy, więcej idiotów, więcej morderców i więcej świętych. Mhm. Mężczyźni są bardziej rozrzuceni. Dlatego też wśród ludzi najinteligentniejszych zawsze będzie więcej mężczyzn. Nawet gdyby średnia inteligencja kobiet była wyższa, to i tak wśród najwyższej elity i tak będzie więcej mężczyzn. Mimo że średnia, nawet gdyby średnia kobiet była wyższa. I dlatego tak się dzieje. Natomiast jeżeli patrzymy na mniej inteligentnych, to z kolei też kobiety zarabiają mniej. Mimo są bardziej inteligentne, bo ludzie mniej inteligentni pracują fizycznie. A tam potrzebna jest siła, a niestety kobiety nie są silne. Więc tak czy owak, i tu kobiety zarabiają mniej i na to nie ma sposobu. Kobiety nie zarabiają mniej, dlatego są krzywdzone, tylko po prostu dlatego. Dlaczego koszykarze, pan mówi, że pan jest niższy, tak? To gdyby pan grał w NBA w koszyku, to pan zarabiałby mniej od takiego, który ma 2 metry. Po prostu dlatego, że pan się mniej nadaje. Ale mógłbym się wykazać innymi atrybutami. Szybkością, sprytnością, zwinnością. Tak, ale jednak mimo tak, to... Tam kobiety... Ale mimo to jakoś w tym NBA grają ci, co mają 2 metry. No bo to jest taka natura sportu. No, tak samo jak budowlańcy muszą być silni, a kobiety muszą być piękne. I zarabiają w modelingu. Na przykład. A kierowca może być niskiego wzrostu, a na łodzi podwodnej to w ogóle musi być małego wzrostu, bo duży by się nie zmieścił. Także każdy zawód wymaga inny typ. Ale czy zgodzi się pan z tym, że pan mógł urazić wiele kobiet tą swoją wypowiedzią? Nie mogę, ponieważ żadnej kobiety nie mogę urazić, chyba że to jest idiotka, która nie rozumie, że przeciętna nie ma nic wspólnego z jej inteligencją. I nie ma pan, uważa pan, za co przepraszać, jeśli chodzi o to? To jest prawda, no co ja na to powiem? Ja zadaję pytanie, tylko żeby, bo być może jest to jakaś okazja. Mowa o średniej inteligencji nie ma nic, natomiast nie ma nic swojego z inteligencją żadnej poszczególnej kobiety, żadnej, powtarzam. Natomiast, jeszcze raz mówię, o co tu chodzi? Chodzi tu o to, żeby obalić tę tezę, że kobiety zarabiają mniej, bo są krzywdzone. I dlaczego? Po tym, co ja powiedziałem, prezydent Parlamentu Europejskiego, pan Tajani, oświadczył, że ja podważyłem fundamenty Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo ma rację. Ja też po to jestem w tej Unii, żeby podważać te fundamenty Unii, po to tam poszedłem. Ale jestem dumny z siebie, że podważam fundamenty Unii Europejskiej. Ale dlaczego podważam fundamenty Unii? Bo dawniej komuniści dowodzili do władzy tłumacząc, że robotnicy są pokrzywdzeni, więc to było nieprawdą. Ale tak tłumaczyli. Teraz robotnicy są mądrzeni. Przestali słuchać socjalistów i musieli sobie znaleźć zastępczy proletariat. I kobiety są zastępczym proletariatem. I oni żyją z tego, że kobiety są pokrzywdzone i one będą głosowały na socjalistów. Ja im tutaj wyrywam stołek spod tyłka i dlatego takie wielkie oburzenie na mnie organizują w całym świecie. A być może ta wypowiedź była nie z Piersem Morganem w angielskiej telewizji śniadaniowej? Nie, to jest Piers Morgan, to jest ten idiota, którego na oczy nie widziałem. Prowadzący, którym pamiętam. Ja go nie widziałem, to była fatalna audycja, muszę panu powiedzieć, ponieważ ja siedziałem tutaj w Polsce, widziałem tylko siebie na ekranie, nie widziałem rozmówców. Fatalnie dyskutuję, jak się nie widziałem. No właśnie o to chciałem spytać, ponieważ jakby... A to jest idiota. Ta wypowiedź była w pewien sposób...
zbudowana się. Kontrowersyjna. Tak. Potem miał pan jakby tą możliwość jakby tam szerszej wypowiedzi się. Ale skąd on? A słuchając pana wypowiedzi tam... On nie zakrzykiwał cały czas. A tak właśnie to się spytać. Słuchając pana wypowiedzi tam, to nie było tak, że ja, że ja jako Polak mieszkający wyspa mogłem to obejrzeć i powiedzieć, no dobra, no oni atakują pana Janusza, ale pan Janusz konkretnie argumentami tutaj wychodzi i mówi co ma do powiedzenia. Tylko tam jakoś... To, no nie można było czuć dumy z tego, jak to tam później... bo to było stało pewien spadek, jak pan mówi. That women are less intelligent than men. Yes, of course. Why are you not interested that they are shorter than men, but they are less intelligent? Both statements are true. Zakrzykane, zamanipulowane, no, ale być no, ten... on nawet chyba oświadczył, że jestem, że przecież on jest tam idiota, coś takiego powiedział nawet. Co jest było tam mówione, tak. W Polsce by oczywiście byłaby od razu rada etyki mediów za takie coś u dziennikarza. Ale ja trochę nie przywykłem do tego stylu mówienia. Tu jeden wrzask, ja nie widziałem, żeby ja go widział. Okay. Ja bym odpowiedział, jak nie widzicie twarzy rozmówcy, to się bardzo ciężko dyskutuje. Proszę, nie pan kiedyś spróbuje. Pewnie. To jest mam nadzieję, że nie będę miał takiej nieprzyjemności. Jeszcze ostatnie tylko pytanie pokrótce. Co będzie z Polakami na wyspach po wyjściu z Unii Europejskiej? Czy ktoś o to dba, czy ktoś się tym interesuje? Nic się nie stanie Polakom na wyspach europejskich, natomiast będzie ciężej Polakom z Polski wyjechać na wyspę. Rozumiem, ale czy ktoś dba o to teraz, co się stanie z emigrantami? Z punktu widzenia Polaka, który już jest na wyspach, to konkurencja mu znika, także... Znaczy, no, ale Polacy na wyspach są zmartwieni. Ja wiem coś o tym, jakby... Są tam różne wyskoki, różne, to zawsze były zresztą. Natomiast... Nie rozumiem, bo o naszych prawach. Czy w Parlamencie Europejskim ktoś dba o to, bo nie mówisz o polskim rządzie, o to, żeby Polacy na wyspach mieli zapewnione przynajmniej takie same prawa jak na dzień dzisiejszy? To znaczy, czy tu takie rozmowy się odbywają? To znaczy, proszę pana, Wielka Brytania jest, będzie, bo teraz jest państwem, nie jest państwem niepodległym, ale Wielka Brytania odzyska niepodległość niedługo i będzie robiła to, co jest dla niej korzystne. Nie można wymagać, żeby Wielka Brytania robiła coś, co jest dla niej niekorzystne. Więc jeżeli by dyskryminacja Polaków była korzystna dla Brytyjczyków, to oni to będą robili. Ale to nie jest korzystne. Przecież tego Wielka Brytania nigdy nie robiła. Przecież nigdy nie było tak, że na przykład Lenin był na Wielkiej Brytanii, prawda? Cała kupa ludzi przyjeżdżała lat temu 100-200. Nie było żadnej dyskryminacji Polaków na wysokach brytyjskich 100 lat temu, póki nie było Unii, prawda? Dyskryminacja jest stąd, że tam rządzą socjaliści, czyli ludzie pracy, i ludzie pracy są głupi tutaj i oni chcą chronić ten rynek pracy przed Polakami, zdając sobie sprawę, że dzięki tanim towarom, dzięki tym Polakom... To nie było przeciwko Polakom ten Brexit, ale nie, ja wiem, oczywiście, że nie. To było przeciwko Turkom, żeby być ścisłym. I to było zmanipulowane przez Unię Europejską. To są specjaliści Unii, którzy chcieli Brexitu. W Unii Europejskiej była silna, dobrze zakomponowana grupa, która chciała Brexitu. I specjalnie na 6 tygodni przed referendum ogłosili, że będą dawali Turkom wizy bez ograniczeń. Specjalnie po to, żeby to była to grupa, który jakiś państw? To jest grupa ludzi w wielu państwach, grupa ludzi, która tak naprawdę sterują Unią Europejską. Czy rozmawiamy o Francji, Niemczech? To jest głównie Niemcy, Belgia, Luksemburg, jeśli pan się pyta geograficznie. Ale są w każdym państwie, tylko główna ich siedziba to jest Belgia, Luksemburg i Niemcy. Czyli Niemcy chciały Brexitu według pana? Część Niemców, proszę pana. Część Niemców, w Europarlamencie. To jest bardzo mała grupka ludzi. To jest grupka. I ma aż takie przebicie? To jest grupa, ma potworne przebicie, bo grupka zorganizowana. Grupa zorganizowana ma przewagę nad motłochem. I niestety ta grupka, która w największym szczycie liczyła, ja wiem, 300 ludzi, ona przejęła praktycznie Europę. Podbiła Europę bez wojsk, bez niczego, prawda? Podbiła Europę. Wie pan, że co mówiono, że jak będzie Brexit, to gospodarka brytyjska runie, banki się załamią i tak wszystko. Dalej. Mi chodzi o nas zwykłych żuczków. I co się stało? Gospodarka idzie w górę. Pan Janusz, mi chodzi o zwykłych żuczków, o zwykłych Polaków. O nas tam, co jesteśmy na wyspach. Czy ktoś, tak jak pan to widzi, bo pan jest od środka, pan jest w Parlamencie Europejskim, czy ktoś o nas dba, czy nikt o tym nie rozmawia? Nie, no to znaczy, jeżeli by Parlament Europejski, a to robi. Jeżeli Parlament Europejski będzie się domagał jakichś szczególnych praw dla Polaków, czy dla Francuzów, czy dla innych Wielkiej Brytanii, to reakcja Anglików będzie odwrotna. Anglików będzie na złość, będą dopieprzali tym Polakom. Więc to nie należy tego robić.
A rząd polski może coś zrobić? Jeżeli na przykład, nie pan sobie powie, że na przykład rząd polski da jakieś przywileje mniejszości niemieckiej, natychmiast będzie nienawiść do mniejszości niemieckiej, prawda? Nie wolno dawać nikomu żadnych przywilejów. Natomiast ja A my nie chcemy ekstra przywilejów, my chcemy zachować tak. prawa. I tutaj właśnie jest nieszczęście, bo w Wielkiej Brytanii rządzą socjaliści. Tak czy owo, to nic się nazywają konserwatyści, ale oni też naprawdę prawa socjalne mają. I to jest nieszczęście. Mhm. Bo tam rządzi ta klasa ludzi pracy i rzeczywiście ci ludzie pracy mogą chcieć, żeby Polaków tępić jakąś konkurencję na rynku pracy. Tego nie zrobią. Ale będą chcieli. Ale przedsiębiorcy na to nie pozwolą, bo oni chcą mieć tych pracowników. Prawda? Znaczy, Polacy na wyspach sobie od lata radzili i my sobie tam poradzimy. To nie jest problem. I my z Anglikami się dogadaliśmy. To nie chodzi. Problem tutaj nas to nie jest problem. Problem jest u góry, tam. Prawa. Dlaczego jest ten Brexit? Nie. Żadnego prawa, które by dyskryminował Polaków, nie będzie. To pana zapewniam. Nie będzie żadnego prawa, które by dyskryminowało. I pan to obiecuje. No to jest niemożliwe. Wielkie pytanie, takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Anglicy są ludzie normalni. Przecież pani May była wrogiem Brexitu. Ale teraz już w ogóle całkiem na zamieszanie, nie? No, bo było referendum, powiedziała Brexit jest Brexit. Tak. I koniec. No i teraz jak zobaczyła, że gospodarka nie pada, tylko idzie w górę, to w ogóle robi to z entuzjazmem, tak? No teraz daje sobie nowy kredyt zaufania społeczeństwa. Tak. Jeszcze teraz wygrają wybory podobno z jeszcze większym przewagą do tej pory. To byłoby niesamowite. To umocni pozycję bardzo. To bardzo, jeżeli To był bardzo dobry ruch w moim zdaniem. Jeżeli ona to zrobi rzeczywiście, no to będzie ogromny ruch. No to będzie miała na 5 lat, będzie miała... Nic. Czyli mówi pan, nie ma coś. Tam, no to jak nie ma Polaków do pracy, ja coś o tym wiem, bo teraz przyjechałem do Polski, szukałem ludzi, masakra. No dobra, ale i tak czy inaczej czułbym się bezpiecznie, tak jak wielu moich znajomych w Anglii, jeżeli wiedzielibyśmy, że polski rząd robi coś, że są starania, że są rozmowy kularowe. To by tylko pogorszyło sytuację. Tak samo, co by się stało, gdyby rząd niemiecki się wtrącał w sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce? Pogorszyłoby sytuację Niemców. Oczywiście, że pogorszyło. Rząd niemiecki to niech się zastanowi teraz nad innymi rzeczami. Niech ogarnie swoje rzeczy, które ma jeszcze dogarnieć. Ale rząd niemiecki się nie wtrąca w sprawy mniejszości niemieckiej w Polsce i robi słusznie. Bo gdyby rząd niemiecki przyszedł i powiedział, dajcie Niemcom w Polsce jakieś tam szczególne prawa. Tak, ale to jest całkiem inna sytuacja, panie Januszu. Tam jednak jest Brexit i mamy prawo do obaw. Tutaj nic się nie dzieje, nic nie ma zmian. Bać się możecie, ale spokojnie, nic takiego wam nie grozi. Poza tym, żeby rząd polski jakieś głupoty zrobił, ale nie zrobi, spokojnie. Na szczęście nie zrobi. Módlcie się tylko, słuchajcie, ja mówię do wszystkich, nie tylko do pana. Jeżeli ja widzę, że ludzie mówią, dlaczego ten rząd się zajmuje jakimiś głupotami, a nie zajmuje się gospodarką, to ja mówię, módlcie, żeby się ty idioci nie zajęli gospodarką. Jak się zajmą, to będzie nieszczęście. Dobra.